Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie w Planecie 11 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, w bibliotece multimedialnej. Bibliotece, która powstała 20 lat temu i wciąż istnieje. Do końca stycznia, co prawda, przyszłego roku. Ale wciąż. Tak na marginesie. Oczywiście. Po prostu zmieniamy lokalizację. Przenosimy się do Urani od kwietnia, a potem koszary dragonów prawdopodobnie. Ale się wszystko nagrywa, więc ja też za dużo nie mogę mówić, bo to wyjdzie na to, że zdradzę jakieś może jeszcze nieoficjalne informacje. Ale tak się składa, że tuż przed zamknięciem tej naszej biblioteki w tej lokalizacji nastąpiło zatrzęsienie znakomitych wydarzeń, ale mnóstwo spotkań, imprez, pokazów. Tak, więc zapraszamy też do tego, żeby Państwo byli na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, bo jeszcze do praktycznie ostatniego dnia myślę, że będzie naprawdę w czym wybierać. No a dzisiaj bardzo się cieszę, że Państwo do nas przyszli, że właśnie zdecydowali się Państwo, żeby odwiedzić naszą bibliotekę na spotkaniu autorskim. Różne spotkania autorskie mamy i ja się cieszę też, że w ostatnim czasie sporo właśnie debiutów się u nas pojawia, debiutantów, którzy tworzą swoje pierwsze dzieła, takie powiedzmy oficjalnie wydane. Mieliśmy ostatnio parę osób z Olsztyna, a dzisiaj mamy nawet spoza Olsztyna, bo tutaj do nas przyjechała z Torunia autorka, która jest jeszcze studentką. Jeszcze studentka, a już książka na koncie jest. To nie każdy tak potrafi, ona potrafi. Więc jak tutaj widzimy na plakacie, książka napisze nam szczęście. Książka taka może przeznaczona docelowo dla tak zwanych young adults, czyli trochę młodszej publiczności, dla nastolatków, dla młodzieży. Więc cieszę się, że dzisiaj tyle młodych osób do nas przyszło. Młodych duchem, młodych według PESEL-u i młodych z wyglądu. To mnie bardzo cieszy. Wszyscy jesteśmy piękni i młodzi, nie wiem czy bogaci, ale mam nadzieję, że zgodnie z tym tytułem tej książki napisze nam szczęście, szczęście nam wszystkim dopisze, nie tylko dzisiaj, ale zawsze. I w takim razie myślę, że warto teraz najbliższy czas tutaj z nami spędzić, żeby posłuchać tego, co do opowiedzenia na temat swojej książki będzie miała autorka. Autorka, którą teraz właśnie już przedstawię oficjalnie, Wiktoria Kotecka. Witamy, wielkie brawa. Wiktoria Kotecka jest z nami, a spotkanie poprowadzi z Miejskiej Biblioteki Publicznej pracowniczka Katarzyna Janków-Mazurkiewicz. Zapraszam. Bardzo mi miło. Fajnie, że widzicie Państwo taką właśnie pogodę nam trochę nie sprzyja, że tak powiem, spotkaniom, więc cieszę się, że Państwo z nami są i że Wiktoria do nas dotarła. Pomyślałyśmy sobie właśnie tak, żeby przed naszym spotkaniem, że zaczniemy trochę nietypowo, bo poprosiłam, żeby Wiktoria rozwinęła swoje imię, bo jest młodą pisarką, aktualnie studentką polonistyki w Toruniu, ale to tak naprawdę napisze nam szczęście, jest drugą powieścią, choć zupełnie inną od tej pierwszej, bo autorka wspomina, że w swojej twórczości lubi odrobinę magii, a napisze nam szczęście, no, tej magii jest mniej, ale to dowiemy się później właśnie. Też fajnie, że właśnie tu jest mnóstwo aktualnych problemów, które autorka porusza i takich zupełnie na czasie, dla młodzieży szczególnie, czyli fajnie, że tutaj z nami jest młodzież. I chciałam właśnie rozwinąć to twoje imię, tak jakbyśmy miały rozwinąć imię Wiktoria, bo wiecie, mnie się zawsze kojarzy, że nieprzypadkowo to staje się imię Wiktoria, ponieważ Wiktoria oznacza, że chyba jednak osiąga się sukcesy. Ty masz na koncie drugą książkę. Jakbyś miała powiedzieć, właśnie rozwinąć swoje imię, to na przykład literka W, twojego, pierwsza litera twojego imienia, co dla ciebie oznacza? Myślę, że wytrwałość. To jeśli faktycznie to nie jest przypadek, że mam takie imię, a nie inne, no to ta cecha z pewnością mnie opisuje, bo no, do pisania potrzeba wytrwałości. To
To jest bardzo żmudna praca i potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości, także wytrwałyśmy się. Ale wiesz, ja też Ciebie podziwiam, bo drodzy Państwo, autorka studiuje w Toruniu, ale Ty podróżujesz ze spotkaniami po całej Polsce, dosłownie. Czy to nie jest tak właśnie, że wiesz, to też wymaga wytrwałości, ale też planowania? Czy to czasami zdarza się, że bo Ty jeszcze powiedziałaś, że studiujesz, pracujesz? Dokładnie. Studiuję dziennie, po zajęciach chodzę do pracy, weekendy również, więc obecnie czasu na to pisanie jest mniej, ale jakoś go znajduję też tak samo na te spotkania. No głównie moje spotkania autorskie, tak jak powiedziałeś, po całej Polsce, to były spotkania na targach książki, więc tam była Warszawa, był Kraków, Wrocław, Rzeszów. Troszkę się nazbierało. No, jesteś niesamowita, ale to chyba też masz trochę, no nie wiem, trochę tej Łucja w twojej najnowszej książce, ma trochę z tobą, bo ona na początku właśnie jest, odwiedza targi książki, prawda? I myśli, że tam jej kariera tak wystrzeli, prawda? Tak, jeszcze trochę bardziej chodzi jako gość na tych targach i tak, no nie za bardzo ktoś się nią jako autorką interesuje, co jest też. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale jest odzwierciedlenie właściwie, jak wygląda bycie debiutantem na targach. Także no, tutaj znowu to odwołanie do wytrwałości. Zdecydowanie jest trudno zbudować swoje nazwisko na tym rynku, chyba że duże wydawnictwo się zainteresuje i jest promocja po prostu na pełnych obrotach. Wtedy tak. Obecnie plusem jest też, kiedy ta książka jest z Wattpada i ma już swoich czytelników. To jest od razu duży plus na początek. No napisze nam szczęście, nigdy na Wattpadzie się nie znajdowało. Więc pierwszy raz się ukazało w tej chwili. Ale wiesz, też znamienna jest nazwa wydawnictwa, nie powiem. Bo właśnie jak do niej trafiłaś, jak nawiązałaś z nim współpracę. Powiem Ci, przed wysyłaniem propozycji wydawniczych robiłam dosyć szeroki research w mediach społecznościowych, po prostu po kolejnych autorach, których obserwowałam, po wydawnictwach i tak dochodziłam do kolejnych. Sprawdzałam, jakie książki mogą dane wydawnictwa interesować, dane kontaktowe, no i sporządziłam sobie taką ogromną notatkę, do których wydawnictw się odezwać. I to, nie powiem, mnie zainteresowało, dlatego że to było wtedy bardzo nowe wydawnictwo. Oni mieli w momencie, kiedy ja wysłałam propozycję wydawniczą, wydane dwie książki, jeśli się nie mylę. Więc też nie do końca wiedziałam, na co się pisze, ale w momencie, kiedy już nawiązali ze mną kontakt, no to po samej rozmowie z wydawcami im zaufałam. Super. No właśnie, bo to też można powiedzieć tak, że druga imienia twojego druga literka twojego imienia, czyli I, to ta inspiracja, bo tutaj jest wiersz w książce i tak naprawdę to od niego wszystko się zaczęło, prawda? Mówimy teraz o wierszu Szymborskiej, czy o moich wierszach? O twoich. O moich wierszach, tak. Książka została napisana, w ogóle cała historia została zbudowana dlatego, że w pewnym momencie swojego życia napisałam trochę wierszy i nie miałam co z nimi zrobić, też nie uważam, że... Nie uważam się za poetkę, więc nigdy nie pomyślałam o tym, żeby wydać je w formie tomiku wierszy. I coś z tymi wierszami po prostu trzeba było zrobić, żeby pozbyć się ich tam z tej mojej szuflady i żeby do nich nie wracać za często. I wtedy powstała w mojej głowie myśl, że a gdyby tak stworzyć bohaterkę, która jest pisarką tak samo jak ja i która mogłaby w książce być autorką tych wierszy. I ta historia po prostu budowała się sama tak naprawdę. Pierwszym pomysłem były wiersze, potem zainspirował mnie pamiętnik. To jest mój ukochany film o historii miłosnej wakacyjnej, tak jak mamy tutaj. Również rozdzielonej miłości przez jakieś okoliczności, nie będę spoilerować. To była druga inspiracja i Sominy, do których wtedy bardzo tęskniłam, bo książka była pisana zimą i teraz też do tych Somin bardzo tęsknię. Tak, więc książka powstała wokół wierszy, wokół pamiętnika, wokół
somi to są moje inspiracje największe tutaj. Właśnie, bo drodzy Państwo, te Sominy, nie wiem, czy ktoś Państwo słyszał, był może w Sominach? Możesz właśnie, bo ja tu mam taki fragment, właśnie Ty sama opisałaś właśnie Sominy, bo tu Sominy są wspomniane, a one są taką wakacyjną miejscowością, która jest położona nieopodal Bytowa, to kaszubska miejscowość. I wszystkie miejsca opisane w książce są autentyczne. Mostek, na którym Lucja oglądała zachody słońca, molo w ośrodku, wysepka, przystań, tak? I tam są podobno jakieś super hamburgery. Są wspaniałe hamburgery, więc jeśli ktokolwiek tutaj będzie kiedyś się wybierał do Somin, to koniecznie trzeba zajrzeć do przystani i ich spróbować. Jedno miejsce jest tylko nieautentyczne i to jest agroturystyka Dziadka Mariana. Tam w miejscu, w którym opisałam, że jest agroturystyka, tak naprawdę jest las. Więc też już po premierze książki, chyba nawet w dniu jej premiery, przepłynęłam tę trasę kajakiem, którą bohaterowie wiele razy przepływali. No i nie widać tam żadnej agroturystyki, tam jest tylko lasek, kawałek plaży. To jest jedyne fikcyjne miejsce w tej książce. Super, ale też jak właśnie czytałam, jak opisywałaś tę miejscowość, tak mi się przypomniał właśnie Olsztyn, tak? Czy tutaj okolica Olsztyna, czyli tu na przykład, czekajcie, w koło Purdy te wszystkie jeziora, tak? Wokół tam gminie Purda. No wiesz, można by było tak naprawdę, Lucja mogła by u nas być, wiesz, to jakby to trochę blisko. Czyli tak rozumiem, bo w Olsztynie jesteś już który raz? Drugi. No właśnie, miałaś już spotkanie, czyli lubisz tu wracać. Tak, tutaj moja łączniczka z Olsztynem jest obecna, która zresztą mi, dzięki której miałam kontakt tutaj do biblioteki. Ale tak, można by było odnieść te Sominy do wielu, myślę, miejscowości wakacyjnych, bo te, tak jak rozmawiałyśmy przed spotkaniem, te aktywności wakacyjne no, łączą się. Są jeziora, są ogniska, kajaki i jakieś pierwsze wycieczki po lasach. Z tym, że nie ma tych konkretnych miejsc, a ja bardzo polecam. Może na przykład wybrać się śladami powieści, albo po prostu, żeby spędzić sobie tam miło czas i obejrzeć te miejsca. Bo to naprawdę malutka, ale malownicza miejscowość. Słuchajcie, możemy teraz zrobić taki handel wymienny, że powiedzmy tutaj będziemy opowiadać o Sominach, a ty pojedziesz do siebie i będziesz opowiadać o Olsztynie na przykład, nie? Z naszymi, chociaż ta liczba właśnie, bo tak w pewnym momencie w folderach reklamujących Olsztyn było 14 jezior, teraz pojawia ich coraz mniej, nie? Chyba statki się zmniejszają. Generalnie są. Tak, generalnie jest kilkanaście. Gdzie się nie odwrócić. Tak, kilkanaście jezior, więc zachęcamy Ciebie, żebyś... Bo chyba właśnie to spotkanie ostatnie też było już jesienią, prawda? Tak, to była końcówka września. No właśnie, czyli zapraszamy do nas latem. Właściwie bardzo chętnie przyjadę i zwiedzę tutaj okolice. Bo przechodzimy do następnej litery Twojego imienia, czyli literka K. Bo ta kreatywność, nie? No, czyli tutaj właśnie te jeziora i ta wakacyjna miejscowość to była takim głównym podłożem tego, że widziałaś już zarys tego, gdzie Lucja będzie chodzić i w ogóle tam, gdzie będzie się działa akcja. W momencie, kiedy ostatni raz byłam w Sominach przed napisaniem książki, jeszcze pomysłu na tę powieść nie miałam, ale kiedy wracałam myślami i widziałam siebie, jak tam siedziałam, no to miejsce były w mojej pamięci naprawdę takie same, jakie widziałam wcześniej. Nie da się tego zapomnieć. I gdzieś tam sobie wyobrażałam tę Lucję, a później pojechałam już po napisaniu książki i wtedy dopiero zaczęłam sobie wyobrażać tych bohaterów na tym, jak to nazwałam, molo. To jest tak naprawdę taki malutki mostek, ale ze sprawą tego, w jaki sposób jest zrobiony, jak są takie lampki, to on przypomina troszkę takie molo. Więc tam też widziałam tych bohaterów, którzy mogliby tam siedzieć w nocy i rozmawiać, winięci kocami, pijąc herbatkę. Tak, dopiero po premierze widziałam te postaci. Super. No właśnie, to teraz przechodzimy do litery T. Będziemy na początku opowiadać trochę o Tobie, literą Twojego imienia, czyli T, jak? Twórczość. Mhm.
I ona jest właśnie, wiesz, to jest tak, że twórczość, szczególnie dziś, kiedy ty wybrałaś też taki trudny gatunek jak rynek adult, czy kiedyś zmienisz, jak myślisz? To znaczy tak, na ten moment na pewno chciałabym zostać przy Young Adult, raczej przy fantastyce dla młodzieży, ponieważ ta fantastyka jest dla mnie ciekawsza i lepiej mi się ją pisze, po prostu bardziej to czuję. Ta książka była troszeczkę takim eksperymentem, czy będę w stanie napisać obyczajówkę i po prostu powieść osadzoną w naszym zwykłym świecie, pozbawionym czarownic i różnych dziwnych stworów. Chciałabym. Kiedyś docelowo chciałabym pisać literaturę piękną, może bardziej poważną niż na ten moment. Teraz jeszcze się uczę tego pisania, szkolę swój warsztat i zdobywam wiedzę, która mi będzie później potrzebna. No na pewno będę próbować się w różnych gatunkach. No właśnie, a teraz przechodzimy do kolejnej litery, czyli O. O magii chyba, tak? Bo rozmawiałyśmy, że o, kojarzy się tobie o magii, bo właśnie wolisz te fantazy. Tak, wolę pisać o magii, wolę światy zupełnie od podstaw wykreowane w mojej głowie, które czasami bardzo się różnią, czasami tylko przypominają ten nasz świat. Wiesz, tam jest więcej do odkrycia i więcej możliwości dla bohaterów, więcej pomysłów na dane przygody. Ten nasz świat troszeczkę mnie akurat jako autorkę ogranicza, dlatego bardzo podziwiam osoby, które się specjalizują w pisaniu obyczajów. Super. No właśnie, kolejna literka R. Jak rozwój. Czyli właśnie o tym chyba wspomniałaś, prawda, że chciałabyś literatura piękna, ale w tym rozwoju, wiesz, bo jakim studiujesz, pracujesz, piszesz również książki, to na ten rozwój jednak też już trzeba dyscypliny, żebyś tak mogła to wszystko połączyć? Tak, tak. Dyscypliny potrzeba ogromu i też ostatnio muszę przyznać, że mało mam czasu i takiej już siły na to, żeby po zajęciach, po pracy i między pisaniem licencjatu usiąść i pisać powieść. Natomiast ten rozwój jest dla mnie bardzo ważny i no on się stricte łączy z tym pisaniem, że każdy kolejny dzień, każdy kolejny rozdział, czy przeczytane książki, to jest cały czas ten rozwój tego warsztatu i wyobraźni siebie jako pisarki, no ale też właśnie w innych dziedzinach, tutaj mówię w polonistyce, w edytorstwie, bo jestem na specjalizacji edytorsko-wydawniczej, także no, wszystko można powiedzieć mnie się wokół tych książek kręci. To chyba jesteś też perfekcjonistką, jeśli piszesz na przykład. Ile razy zmieniałaś treści? Nie. No, ale to perfekcjonizm to jest coś, co ma większość pisarzy, tak myślę. Że z wieloma pisarzami już rozmawiałam o tym po prostu, ile razy da się usunąć dany tekst, zmieniać scenę, wyrzucać, potem wklejać z powrotem, potem pisać od nowa. To jest druga wersja ogólnie tej książki, druga napisana od podstaw. I tylko zerkałam sobie do tej pierwszej wersji, bo stwierdziłam, że jest beznadziejna i po prostu nic się nie da z nią zrobić i napisałam ją od początku. Zresztą widzisz, czyli ta kropka nad i, czyli z kolejną literą twojego imienia, kropka nad i jest wtedy, kiedy czujesz, że już ten perfekcjonizm wykorzystałaś i możesz zakończyć, tak? Tak, że już jestem wystarczająco zadowolona z efektu. I że książka jest po prostu, tekst jest w takim stanie, że chcę go pokazać innym. Ale właściwie to się i tak zmienia, bo minął ponad rok w premierze książki, właściwie prawie półtora roku. I już widzę rzeczy, które bym pozmieniała, coś bym napisała lepiej, ale to myślę, że to będzie cały czas. I z każdą kolejną książką nadal będę chciała poprawiać poprzednie. I to ten perfekcjonizm, ale dzięki temu chyba widać rozwój cały czas tego warsztatu i pisania ogólnie, że widzę te błędy, widzę coś, co bym zmieniła,
i rozwinęła w jakiś inny sposób. Gosh, bardzo ciekawe. A na zakończenie literka A, czyli tak kończąca twoje imię, autorytety. Kto jest dla ciebie autorytetem? Markus Zusak, to jest autor złodziejki książek, między innymi. Ja się nie wiem, czy dziewczyny znają złodziejkę książek. No to jest książka mojego życia zdecydowanie. Mam grafikę z okładkiem tatuowaną na ręce. I nie wiem, czy czytałaś kiedyś? Czytałaś. Markus Zusak pisze w przepiękny sposób. To jest język poetycki, ale jednocześnie tak bardzo się po nim płynie i czuję się go po prostu całą sobą, więc ja bym chciała pisać kiedyś po prostu jak Markus Zusak. Też w taki sposób, żeby ludzie czytając ten tekst ode mnie mogli się zachwycić, poczuć go i żeby te książki coś wnosiły po prostu do życia czytelnika, bo tak jest z Markusem Zusakiem. On wydaje bardzo mało książek i bardzo rzadko, ale wtedy jest na co czekać. I to jest zawsze książka, która szokuje i uderza. Jestem ciekawa, nie wiem, czy tutaj jest w planecie chyba, wiem, czy jest teraz wypożyczona złodziejka książek? No właśnie, tutaj może dziewczyna wraz po inspiracji z książką autorki powróci do domu również ze złodziejką książek. To jest właśnie fajnie. Właśnie, bo też można powiedzieć, że teraz już ten w ogóle nurt Jan Kadut mi się wydaje, że jest fajny, dlatego że właśnie młodzi ludzie dostępna. Sięgają, nie? Jest dostępna, o. Że młodzi ludzie sięgają po książki, jak zauważasz, bo wiesz, jest mnóstwo młodych autorów, prawda? Jak na przykład się spotykacie, to no nie wiem, jest takie wskazanie, że na przykład ja mi się wydaje, że młodzi ludzie właśnie kupują książki teraz. Zdecydowanie. Mówi się o tym, że młodzi nie czytają, ale ja widzę jeżdżąc na targi książki, że no, jest bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo moich rówieśników i że cały czas to czytanie się rozwija i ludzie chcą czytać. Można dyskutować o jakości niektórych książek z tego gatunku, ale ja jestem zdania, że ważne jest to, że ktoś czyta. I jeśli zaczyna od tego typu książek, może później sięgnie po coś innego. Ważne, żeby po prostu rozwijał w sobie taką miłość do literatury i chęć czytania. Ja chcę tylko zauważyć, że tutaj mamy osoby, które regularnie uczestniczą w spotkaniach autorskich. To jest też takie miłe, fajne, że właśnie pokazujemy, że właśnie widzisz to, że te takie spotkania z literaturą, także tą młodzieżową, są dla nas ważne, tak? Potrzebne. A czy ty sama chodzisz na spotkania autorskie? Zdarzyło mi się być na wielu. Też przez jakiś czas pracowałam w antykwariacie księgarskim i organizowaliśmy tam wiele spotkań autorskich, więc mogłam zaobserwować różnych pisarzy, bo tam były osoby, które zajmowały się literaturą historyczną, literaturą dla dzieci, była też stricte naukowa, także tam byli przeróżni autorzy i te spotkania autorskie zawsze były dla mnie ciekawe, zawsze coś dla siebie wynosiłam z tego, jakieś porady, czy no tak naprawdę cokolwiek, mogło właśnie jedno zdanie, które sobie zapamiętałam i na przykład mogę powiedzieć ze spotkania z Robertem Małeckim, zapamiętałam sobie, bo też w ogóle jest turmininem, że powiedział takie zdanie, że nie ma takiego deadline'u, którego nie da się przesunąć. To sobie zapamiętałam, bo ja sobie te deadline'y zawsze ustalałam i trzymanie się ich jest dosyć trudne, zwłaszcza, że pisanie się bardzo przedłuża. Właśnie, ale to też właśnie, widzisz, kolejny raz ta dyscyplina, nie? Czyli to też wymaga dyscypliny, żeby tak jak mam jedna autorka, która gościła w Planecie ostatnio, ona mówiła, a to chyba Berenika Miszczuk, tak, Katarzyna Berenika Miszczuk. Ona wspomniała o tym, że ona jakby właśnie stara się przestrzegać te deadline'y, bo w
wie, że na przykład tak, że od jej pracy zależy praca grafika, czyli że który czeka na to, żeby mógł zrobić ilustrację czy okładkę, tak? Później dzięki temu, że już grafik złoży na przykład okładkę, czy jest złożona cała książka, ktoś czeka, żeby ją wydrukować, nie? Więc to jest tak, że mnóstwo osób, które przekładają się na to, że później mamy właśnie książkę. Więc to chyba też o nas mówiło, że to jest ważne, żeby tych terminów przestrzegać. Oczywiście. Z tego co wiem, pani Miszczuk ma już swoje wydawnictwo, więc też poznała to od drugiej strony. Jak najbardziej, jeżeli jest już deadline ustalony na książkę z wydawnictwem, tak dużo osób na to czeka. I też kiedy już pracowałam nad napisanym szczęście, ale trwał już proces wydawniczy, a nie podczas samego pisania i dostawałam deadline na przykład 2 tygodnie na odesłanie swoich uwag do redakcji. Ja to robiłam w 3 dni, bo chciałam jak najszybciej, chciałam, żeby po prostu dalej poszła praca. Także to jak najbardziej rozumiem. Pani, a właśnie powiedz mi, jakbyś powiedziała, bo tutaj mamy dziewczynę młodą, co jest takie najważniejsze, żeby jak ktoś chce zacząć pisać, tak? Co jest najważniejsze w tym, żeby to zacząć? Żeby się tym bawić, tak myślę. Żeby pisać to, co się nam podoba i to, co najbardziej czujemy. Łatwo jest zacząć od fanfiction, od świata, którego się nie stworzyło, od postaci, które się już zna i które się lubi i może napisałoby się dla nich trochę inne losy. Ja od tego zaczęłam, od fanfiction z Harry'ego Pottera konkretnie, więc no to był świat dla mnie bardzo komfortowy, bohaterowie, których znałam i wymarzyłam sobie dla nich inne zakończenia, a później narasta apetyt i już chce się tworzyć własne światy, no, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby się tym bawić i nie myśleć od razu o tym, że trzeba napisać bestseller, trzeba robić to w taki sposób, żeby po prostu trafić jak najwyżej, tylko najważniejsze jest, żeby lubić to pisanie i żeby czerpać z niego radość. Właśnie, czyli też zapytałam ciebie przed spotkaniem, czy będzie kontynuacja na przykład na Pisze nam szczęście? Na ten moment myślę, że nie. Mhm. Miałam wstępny pomysł na kontynuację, ale chyba po czasie tak bardzo podoba mi się to zakończenie i domknięcie tego rozdziału, że wolałabym to tak zostawić, z takim przesłaniem, no nie będę zdradzać, ale z przesłaniem trochę innym niż większość tego typu książek. No właśnie, bo tutaj w tej książce, słuchajcie, jest bohater, bo tak jak młodzi autorzy piszą o młodych ludziach, to z reguły starsze osoby, to jest też starsza postać starszego mężczyzny, Mariana, który właśnie też jest jakby ważną osią pewnej opowieści. Czy to jest jakaś osoba swojego otoczenia, czy... Tutaj taki fun fact. Ja bardzo lubię pisać postacie jakichś dziadków. W Norali jest mędrzec o imieniu Sapiegi i on... Po prostu bardzo dobrze mi się takie postacie pisze i często je tworzę. Raczej nie było inspiracji konkretną osobą. To jest taki, w przypadku Mariana, taki typowy dziadek, jakiegoś się sobie wyobraża. Taki kochany, taki trochę śmieszny, nierozumiejący może do końca tej młodzieży, ale taki pocieszny po prostu. Są właśnie oczywiście rodzice, którzy też tam zawsze robią jakieś weto, ale to już ja wiem, to nie wiem, twoi też mieli weto do tatuażu? Początkowo. Ja od 12 roku życia mówiłam, że chcę być wytatuowana i gdzieś tak mi się to nie podobało, no ale później stopniowo zmieniali swoje zdanie. Mój tata, odkąd pamiętam, miał tatuaż, a moja mama dopiero po tym, jak ja sobie zrobiłam pierwszy, powiedziała, dobrze, skoro to tak nie boli, to ja w końcu pójdę, bo zawsze miałam ochotę. Więc teraz już nie mam raczej z tym problemu. Niesamowite, fajnie. No właśnie, bo też, wiesz, ja tutaj przeczytam jedną fragment opinii, która powstała w twojej książce. Ktoś napisał, że to intrygująca historia napisana przez młodą autorkę o młodych osobach. Całość utrzymana w klimacie romansu i obyczajowych elementów zdecydowanie może trafić też do starszego odbiorcy. Czyli
Słuchajcie, ja też mogę przeczytać, to znaczy tak, ja już przeczytałam, ale też mogę jakby czytać dalsze powieści. Słuchajcie, chyba to jakoś tak, chyba to był jakiś ten znak. Zobacz, ta magia tutaj wkroczyła, która właśnie mówiła, że w twojej twórczości jest. Chciałabym, żeby to była magia, ale to chyba jednak ja kopnęłam stolik. Ale sobie właśnie, bo co jest najtrudniejsze, wiesz, bo tak mi się wydaje, że no, wiesz mi, co twoim zdaniem, bo wydaje mi się, że właśnie takie bardziej chyba proces pisania jest trudniejszy niż spotkania, kiedy możemy porozmawiać z ludźmi, wymienić się doświadczeniami. Czy jak sobie z tym radzisz? Bo widzę, że masz jakieś ściany w twój amulet. Niekoniecznie, nie. Ale lubię mieć coś na palcu i się tym tak pobawić podczas mówienia, trochę do tego stresu odejmuję. Ale nie powiedziałabym, że pisanie jest trudniejsze. Raczej powiedziałabym, że pisanie w pisaniu i wydawaniu książek jest najłatwiejsze. Że trudniejsze jest wydanie, proces wydawniczy, dogadywanie się z wydawnictwem i przełamanie się, żeby jeździć na te targi, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby polecać swoją książkę i o niej opowiadać. Bo ja zawsze czułam się głupio chyba, opowiadając o swojej twórczości. Czułam, że to takie nieskromne i co ja mam tak długo o sobie mówić i o swojej twórczości. Więc to chyba wymaga więcej odwagi i pracy. Ale widzisz, to też chyba trzeba sobie zdawać sprawę, że no, ta twórczość też może zdobyć mnóstwo fajnych, dobrych opinii, ale też musisz przygotować się na hejt, no bo to jednak chyba taki też, jak sobie właśnie radzisz z hejtem, czy on się zdarza w ogóle? Nie zdarzyło mi się. Zdarzyły się jakieś uwagi i może nawet negatywne recenzje. Wtedy po prostu próbuję zrozumieć i może wyciągnąć coś dla siebie na później, ewentualną jakąś radę, co mogę poprawić i tak dalej. Hejt się nie zdarzył, to jest też chyba związane z tym, że to nie jest książka wiralowa, że ona nie była popularna na TikToku i tak dalej, że raczej im bardziej książka jest popularna, tym bardziej jest na ten hejt narażona, tak myślę, że te autorki, które dostają najwięcej popularności, no później muszą się z tym mierzyć jednak, że ludzie będą sobie zadawać pytanie, o co ten szum? I będą mieć wygórowane oczekiwania lub po prostu pisać negatywne recenzje i jakieś niemiłe komentarze dla zasady. Właśnie, bo to też jest fajne, bo słuchaj, właśnie to też obecność w mediach społecznościowych, tak? No bo o ile starsze pokolenie to zna swoich pisarzy, tak? A młode pokolenie walczy, bo to jednak ta konkurencja jest dość silna. Trzeba się przebić, tak. Jak ty postrzegasz to, że na przykład właśnie niektórzy młodzi twórcy są bardzo, bardzo mocno aktywni właśnie, no taką widzą swoim celem właśnie docieranie TikTok, Instagram, rolki. To też jest rzeczywistość pisarza, kiedyś to nie było takie, nie? Tak, ja to podziwiam, bo ani nie miałabym do tego cierpliwości, ani chyba pomysłów, jak to prowadzić, może nie do końca prowadzenie mediów społecznościowych jest czymś dla mnie, bo próbowałam trochę i traciłam szybko do tego zapał. Wręcz w tym wszystkim związanym z pisaniem i byciem autorką powiedziałabym, że to jest najtrudniejsze. Usłyszałam kiedyś na targach książki, że jeżeli chcę zaistnieć jako autorka, no to muszę robić wygibasy na TikToku, co mnie trochę rozbawiło, no ale taka jest rzeczywistość w tej chwili. Ja tego nie robię i może to błąd, może kiedyś jeszcze spróbuję, ale jest to trudne. Trudno jest sprawdzić w ogóle w algorytm i znaleźć swoich odbiorców. Słuchajcie, no właśnie, to jest tak. Ja mam taką propozycję, że teraz tam siedzi dziewczyna z książkami, zachęcam, właśnie tu już widzę, że już książka czeka na autograf. Ja myślę, że właśnie zapraszam właśnie w takim razie do Olsztyna, kiedy powstanie kolejna książka, wiosną na przykład, może zrobimy wtedy promocję książki, co, gdzieś w jakiejś przestrzeni, prawda? Może wtedy będzie planeta już wtedy w nowym miejscu w Urani, tam będzie przepiękne atrium, to czekamy tam na ciebie. Dziękuję bardzo, chętnie przyjadę. I teraz zapraszam po prostu do rozmów indywidualnych, proszę autorkę tutaj, że właśnie, bo też podziwiam, że podróżujesz tak dużo i po prostu, że jesteś gotowa na takie podróże, bo to
chyba no, łatwy, do łatwych nie należy. Dzisiaj zostajesz? Tak, weekend jest. Tak, się zostaje. Ale jutro do pracy, więc rano jadę z powrotem do Tornia. Ale czy to jest związane z tym antykwariatem, który jest wymieniony w podziękowaniach? Pracujesz tam już? Nie, już nie. Nie, już nie. Obecnie pracuję już nie. O, jeszcze lepiej. Czyli jeszcze lepiej. Ekranizacja? No chyba nie w ten sposób. W ten sposób tego raczej nie załatwię, ale może kiedyś. Życzę Ci tego w takim razie bardzo mocno. Zawsze mi się podobał Kraków, ale to już za daleko było. Ja jednak za często wracam do domu i jestem trochę taką domatorką. A Toruń trochę bym nazwała takim małym Krakowem. Ma taki swój niepowtarzalny klimat. No i już wiele lat temu się w tym mieście zakochałam i tak cały czas wracałam. Myślałam i mówiłam, że pójdę na studia do Torunia, pójdę na studia do Torunia. I to jest tak raczej z przymrużeniem oka na to patrzyli, no ale potem faktycznie dopięłam swego i w tym Toruniu jestem. A co najbardziej się podoba w Toruniu? Starówka, to będzie bardzo oczywista odpowiedź i Park Bydgoski jest przepiękny na przykład. Tam uwielbiam spędzać czas, lubię tam pisać, lubię tam czytać, także... Tak, on piękny, to już powstaje nowa książka? Kilka już powstało, ale no są na etapie, gdzie jeszcze ja muszę je poprawić i zająć się tym, żeby coś z nimi dalej zrobić, powysyłać do wydawnictwa. No, trzymamy kciuki właśnie. Chciałbym jeszcze zadać pytanie. Skąd czerpiesz tematy? Czy to jest jakoś tematy swojego życia? Czy tematy dotyczą tylko miłości? Skąd pomysły? I ja sam bardzo lubię pisać. Często piszę artykuły, tylko chciałbym pisać o swoim życiu, życiu osoby niepełnosprawnej. Jak wygląda proces takiego dogadywania się z wydawnictwem? Czy tak logistycznie to ciężko książkę wydać? Bo rozumiem, że pisanie to jest pół biedy, tak? A potem się zaczynają schody, tak? Tak, dobrze, to może zacznę od tych inspiracji. Tak. Więc bardzo dużo muzyki mnie inspiruje, ale też inspiruję się tym, co jest po prostu wokół mnie. Czasami też pomysły mi się same przyśnią, także naprawdę różnie. Zazwyczaj jakieś jedno słowo po prostu mi się nasunie i od niego wychodzi jakiś dialog, później cały pomysł na wątek i na świat i to po prostu zawsze jest taki pierwszy klocek domino i cały proces się rozpoczyna, więc to nie jestem w stanie wymienić jednej rzeczy, która mnie inspiruje. A jeżeli chodzi o dogadywanie się z wydawnictwem, to tak, jest to trudne. Przede wszystkim znalezienie wydawcy jest trudne, a później, kiedy już ten wydawca się znajdzie i umowa jest podpisana, no to już myślę trochę łatwiej, ale jest to stresujący proces. Ale właśnie jak to robić, bo na przykład robiła się książkę z Poznania, że okej, wydasz mi książkę na taki, taki temat, miło, a dopiero potem pisałeś, czy... Tak, tak. Nie wysyłam nigdy książek do wydawnictw, które by się tym nie zainteresowały, bo jeśli nie wydają literatury dla młodzieży, no to wiem, że stracą tylko czas czytając moją propozycję wydawniczą, więc najpierw śledzę strony, czytam, co ich interesuje i dopiero potem się zajmuję wysyłaniem propozycji. Tak właśnie, bo czasami czy miałaś wpływ na układkę? Tak, tak. Tak. Ogólnie na wszystko jako autorka miałam wpływ. Jeżeli czegoś nie chciałam zmieniać, to nie było zmieniane. I każda część tak naprawdę książki musiała zostać przeze mnie zaakceptowana, w tym również okładka. Świetnie, bo czasami właśnie często słyszę, że autorzy na przykład mają z góry narzucone, tak przez szczególnie... Tak przez też się zdarza. No właśnie, przez duże wydawnictwa, nie? O, i nawet jest układka. Mhm. Tak, to jest zdjęcie tego mostku, który jest wielokrotnie w książce opisany. Mhm. No dobrze, to zapraszam po autograf. Ja lecę. Dziękuję bardzo.